Grudzień to czas oczekiwań na święta, to różne wydarzenia, ale i też czekanie na prezenty. W tym materiale podzielonym na trzy odcinki pokażę, jakie posiadam prezenty dla biegacza. Jak widać, pierwszy odcinek poświęcony będzie marce Puma. Ona ma trzecie miejsce w moim zestawie. Dlatego będzie najmniej rzeczy, potem Adidas i na końcu na pierwszym miejscu Nike. Za mymi plecami są już tam schowane rzeczy i będę je sukcesywnie pokazywał. Zatem Puma. Najpierw bluza, haftowane logo, zamek też z elementem marki Puma i tu widzimy naszywkę. Jest ona klasyczna, z elementami bieli. Do niej mam spodnie zimowe, które komponują się z wyraźnym logo Puma i takim tutaj znaczkiem. Ciepłe spodnie są. Takie troszkę na bojówki stylizowane. Tu z kolei, w tym małym opakowaniu, to już jest koszulka dla biegaczy. Na środku logo, z tyłu napisy, w tym run. A to, co mi się naprawdę udało, znajduje się w tym większym opakowaniu, gdyż zapłaciłem za to, rzadko mówię o cenach, ale czasami warto, 60 zł 50 groszy. W tym spodnie kosztowały 22,50. No coś niesamowitego. Traktuję to niemal jako dres. O, tak świątecznie, na czerwono. Spodnie dresowe. I do tego kurtka. Bardzo dobrze wykonana. Materiał ciepły. Logo. Tu widzimy usztywnienie. Super. I tak prezentuje się skromnie, ale zawsze Puma jako prezenty dla biegacza pod choinkę.